Siemanko widzowie, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną część rozmowy z panem Oszustem z Capital Trust, który ma bardzo znane imię i nazwisko. Bardzo, ale to bardzo znane. Zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że będzie się podobać. Na razie. Kurwa, ale tu gorąco. Halo, panie Bogdanie, dzień dobry. Dzień dobry. Robert z tej strony, z działu finansowego. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o temat inwestowania na rynku światowym. Pamięta pan? Z jakiej firmy? Capital Trust, proszę pana. Też dostałem panu wiadomość, jak byliśmy umówieni na takich zasadach. Wyślę panu wiadomość, a pan zapozna się z tą wiadomością i właśnie mi potwierdzenie tej zrealizowanej płatności. No, możliwe. No więc do tej pory, proszę pana, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od pana. No to zaczynam się obawiać. To, z czym jest problem? Być może coś pana nie chęciło? Nie wiem, coś panu się nie spodobało w tej wiadomości? Znaczy nie wiem, czy tą wiadomość odczytywałem w ogóle. Nie pamiętam teraz. To jakiś czas temu już było. No proszę pana, bogdan@biedrona.net.pl. To dobrze wysłałem? No, tak. Dobrze. No proszę pana, miałem powiadomienie od razu po wysłaniu tej wiadomości, że ona dotarła. Mhm. Nie wiem, proszę pana, też w sobotę próbowałem z panem się skontaktować. Udzielił mi telefon pana, nie wiem, bratem chyba miałem przyjemność rozmawiać. Tak. Dobrze, już teraz wiem. Tak, z bratem pan rozmawiał, tak. Ale lub po prostu pan teraz żartuje i nic z tego nie będzie. Ja tak sobie myślę. A dlaczego pan tak myśli? No bo wcześniej nie wiem, ani słowa o bracie pan nie powiedział. Dlatego, no, a tak proszę sobie myślę, pana, że... A czy ja muszę się ze wszystkiego tłumaczyć? To jest jakaś spowiedź, czy co? Nie, proszę pana, no zdziwiło to, szczerze powiem. Zdziwiło to mnie i szczerze powiem, byłem zaskoczony. Mhm. No dobrze, no. Że był pan zaskoczony, to okej, no nie wspominałem nic o bracie, no bo po co tak naprawdę, nie? No ma pan rację, ale no wie pan, jak mówiłem przed chwilą, zaskoczyło to mnie, no naprawdę zostałem zbity z trop. Mhm. Okej. Dobra, dziwne. Opuścimy ten temat, proszę pana, a to nie wiem, na jakim etapie teraz jesteśmy? Co mamy robić? Bo ja naprawdę nie wiem, co mam panu zaproponować w ogóle. Na jakim etapie? No to wie pan, to jest dobre pytanie. Ja myślę, że... No powiem panu szczerze, no chciałem panu pomóc, naprawdę chciałem panu pomóc w wyśleniu tego konta, wysłałem dane prywatne na maila i niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi od pana. No i troszeczkę mnie to, powiem panu szczerze, zdenerwowało. Uh-huh. No niech pan się nie obraża, no to tak. Nie, no spoko, no gdzie tam. Gdzie nie będę się obrażał. Nie ma o to. Tak myślę. No to co panie Bogdanie? Kontynuujemy tą, nie wiem, sprawę, załatwimy zostały formalności, czy mam wykasować pana dane spółki? Jak pan widzi tą sytuację? Jakie rozwiązanie pan widzi? No, proszę pana, widzę to tak, że nie kontynuujemy, wykasuje pan dane i damy sobie spokój. Proszę pana, a nie wiem, a co jest powodem tej decyzji? Bo wcześniej jak najbardziej był pan, nie wiem, zachęcony tą propozycją moją zarobkową. A coś teraz się, coś, chyba coś się stanęło, nie? No, tak sobie myślę. Nie no, generalnie nic się nie stanęło, ale no muszę się tłumaczyć, bo trochę mi się nie chce w sumie. No proszę pana, konto, powiem panu szczerze, ono jest na utrzymaniu naszej spółki, więc już ta sprawa, od dawna już z panem rozmawiałem, różne osoby z naszej spółki, różne przedstawicieli. No i po prostu konto jest założone, ono teraz jest aktywne i za utrzymanie tego konta handlowego spółka wpłaca podatki do urzędu. Jak? Chwila.
Przecież z waszej spółki to ja rozmawiałem tylko z panem. Jak to z innymi? Kiedy? Nie, każda rozmowa jest nagrywana. Przecież z panem się kontaktował Marcin Wróbel z tej sprawy. Dawid Domski też panem się kontaktował właśnie. Nie kojarzę nazwisk. Prawie dwie osoby oprócz mnie z panem jeszcze się kontaktowali wcześniej. No i za każdym razem ta rozmowa była przeniesiona na jakieś terminy późniejsze. Za każdym razem mówił pan, że tak, pamiętam, dzisiaj wieczorem dokonał tę transakcję, no i za każdym razem też pana chyba się nie udało. Chyba pana coś się nie udało. Nie wiem. Dlatego się pytam, proszę pana, jakie wyjście z tej sytuacji pan widzi, bo ja no niestety żadnego wyjścia nie widzę. A ja widzę, proszę pana. Wykasujcie moje dane i nie dzwońcie i być okej. Okay. Ale wtedy proszę pana złożyć tą sprawę na dział finansowy, a oni złożą dla pana fakturę, którą będzie pan zobowiązany spłacić w ciągu 2 dni. Dlaczego pan wcześniej o tym nie wspominał? Przepraszam bardzo. Że utrzymanie tego konta kosztuje. Bo proszę pana, nie słyszałem od pana żadnej... Nie wiem, ale... nie słyszałem od pana z tego, że chce pan zrezygnować. No. Dobrze, proszę pana, ale skoro rejestrując się na tej platformie, automatycznie mi się to konto otwarło i teraz nagle się dowiaduję, że to konto jest płatne, no to... No trochę słabo z waszej strony, że nie dowiedziałem się od samego początku. Bo to, są ważne szczegóły. To nie jest nasza wina. Proszę pana, to nie jest nasza wina. Kurwa, no jak właśnie nie wasza wina? Podczas dokonywania tej rejestracji na samym dole powitalnej strony właśnie było napisane, że musi pan poznać się z regulaminem i zaznaczyć wszystkie zgody. Zaznaczy pan wszystkie zgody, nie wiem, proszę pana, pan, jakie... Pan, regulaminem, czy pan się nie poznał? Nie, dobra, chuja, wszystko było napisane czarno na biało, że za otrzymanie konta, które zostanie automatycznie złożone po tej rejestracji, spółka spłaca podatki do urzędu skarbowego. No i... Nie, proszę pana, nie, chwila. Żadne no, strony, nie... żadne nic, bo już mnie pan zaczyna z równowagi wyprowadzać. Rejestrowałem się przez reklamę. Było tylko zostawić swoje dane tak, i tyle. Nie było nic o żadnym regulaminie i tak dalej. Nie zaznaczałem nic, żadnej akceptacji regulaminu ani nic. Proszę pana, był ptaszek do zaznaczenia, że jestem świadomy ryzyka, że potwierdzam te regulaminy. Na pewno. No, panie Bogdanie, no zupełnie mówię panu, że... Było coś takiego, bo ja już w tej spółce pracuję od 10 lat, no naprawdę wiem, o czym mówię. No ja teraz, nie wiem, nie próbuję pana przekonać, czy ma pan zainwestował. Proszę pana tłumaczyć, jak to wszystko wygląda, no bezpośrednio z naszej strony. Powiem panu szczerze, gdyby nie robił pan jaja, tym osobom, które się z panem się kontaktowali, no to wtedy by załatwili tę sprawę jeszcze wcześniej i nie byłoby żadnej kary nałożonej na pana. Jakie kurwa jaja, człowiek, o czym ty mi tu pierdolisz, bo już mnie kurwa zaczynasz. Proszę pana, nie przychodzimy na ty, bo prowadzimy rozmowę w przyjaznej atmosferze. Nie chcę z panem teraz, nie wiem, krzyczeć do pana, bo to nie jest w ogóle, nie ma sensu z tym. Ja chcę z pana porozmawiać na poważnie i mówię panu o tym już po raz kolejny, że wszystkie zgody pan zaznaczył, bo pan świadomy ryzyka. Kliknął pan dalej, potwierdzam, jakie tam były przyciski, już nie pamiętam, bo są różne reklamki, są różne przyciski. No ale to, że pan zgodził się z naszym regulaminem, to na pewno. Nie przypominam sobie, żeby tam jakakolwiek zgoda była na tej reklamie. No ale proszę pana, ja teraz to nie wymyślę. Nie wziąłem to z powietrza, proszę pana. Nie znalazłem to w koszu dla śmieci. A skąd ja mam wiedzieć, czy pan tego nie wziął z powietrza? Przecież ja pana nie znam. Skąd mam wiedzieć, czy pan w ogóle mówi prawdę w tej chwili? Proszę pana, to, że z panem kontaktowali się wcześniej dwie osoby, to na pewno. Bo tutaj wszystkie rozmowy były nagrywane. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. W systemie, tylko... wszystko... Dlaczego, panie, nie, pana... dlaczego nie informujecie ludzi, że rozmowy są nagrywane? Ja w ogóle pierwsze słyszę. Dlaczego pana, taka informacja nie pojawiła się wcześniej? Ja teraz pana poinformowałem o tym, że rozmowa jest nagrywana. Teraz, proszę pana, po 9 minutach rozmowy
teraz wypadałoby chyba na początku zapytać, poinformować, że rozmowa jest nagrywana i czy ja wyrażam zgodę na bycie nagrywanym. Proszę pana, wygląda teraz na to, że pan chce za mną się ścigać, tak? Przez sąd. Ja teraz po prostu zgłaszam na dziadkę na stole, nie będę pan tutaj się miękał. Nie będę panem się bawić, bo w ogóle to nie z moją pracą. Ja pana poinformowałem po raz kolejny, powtarzam, że kara zostanie nałożona. Ja zgłoszę to na dziadkę nocowe i tyle. Dalej już nie wiem. Będzie miał pan to sobie wstępnie. I już będzie miał pan tam siebie w głowie. No po co pan mi teraz opowiada jakieś bzdury, że musiałem o tym, o nagraniu i rozmowie musiałem poinformować. Ja pana poinformowałem. Nie informował mnie pan. Poinformował mnie pan teraz, po 9 minutach tej rozmowy. Wcześniej pan mnie nie poinformował. Nikt mnie nie informował, że rozmowy są nagrywane i czy w ogóle ja, nie zapytał się, czy w ogóle ja chcę być rejestrowany. W taki sposób. Dobrze, panie Bogdanie, powiem panu wprost. W tej sytuacji widzę dopiero dwa wyjścia. No pierwsze wyjście. To pierwsze wyjście z sytuacji. Zgłoszę tę sprawę na ciebie finansowe, oni złożą dla pana fakturę i właśnie mailowo na pocztę. W ciągu 2 tygodni pan spłaci tę fakturę i pożegnam się z panem. Okej. Lub drugie wejście tej stacji, zasili pan konto inwestycyjne, zacznie pan zarabiać, wtedy podejmie pan decyzję współpracy z nami i nie wiem, nie będzie pan zarabiał sobie. Zostanie pan udziałowcem spółki, zostanie pan udziałowcem projektu inwestycyjnego. No i powiedzcie, że nigdy pan o tym nie pożaluje. Dobrze, proszę pana, więc w takim razie ja też widzę dwa wyjścia w tej sytuacji. Po pierwsze, możecie po prostu zrobić tą fakturę. Po drugie, mogę zainwestować, ale jest jeden warunek. Ponieważ, wyjaśniam, co następuje. Ponieważ nie znam waszej firmy, nie wiem, czy działacie legalnie, poproszę wszystkie dane na temat firmy, jak długo działacie na rynku, numer KRS, nie wiem, REGON, NIP, cokolwiek. Całutkie potwierdzenie, że działacie w sposób legalny, żebym miał pewność. Czyli wtedy ja się zastanowię i dopiero dam odpowiedź. Czyli panie pytanie, z tego co słyszałem, mam podać też panu informację o spółce o wiarygodności. Tak. Pan sobie sprawdzi na spokojnie i jutro, jak przyjdę do pracy gdzieś w okolicach 9 godziny, skontaktuję się z panem i już możemy przejść bezpośrednio do tej instalacji tego konta inwestycyjnego, dobrze rozumiem? Tak, oczywiście. Ja sobie te informacje zweryfikuję. I wtedy ewentualnie, podkreślam, ewentualnie możemy podziałać. Jeśli nie, to zostaje opcja pierwsza. Dobrze, panie Glanie. Jeszcze raz, jakiego rodzaju informacje mam wysłać panu? Wszystko, proszę pana, na temat firmy. KRS, NIT, KRS, REGON, wszyściutko, całkowicie, żebym był pewny, że działacie w 100%, proszę pana, legalnie. Czy to nie jest jakiś przekręt? No oczywiście, że działamy w 100% legalnie i w 100% zarobki są prawdziwe. No ale dobra, umówmy się na takich zasadach. Ja wyślę panu informację o spółce, wyślę panu zezwolenie od KNF-u, że działamy legalnie, że wszystko jest, że mamy pozwolenie. No i też wyślę panu maila z linkiem na stronę. No gdzie pan może sobie sprawdzić wiarygodność, nie paragon i to wszystko, o czym pan powiedział przed chwilą. No i nie wiem. I to wszystko chyba, tak? Tak, to wszystko. Myślę, że to wszystko. Dobra, kolejne pytańko. A gdzie mam wysłać? Na maila czy na WhatsAppa? Na maila. Nie mam WhatsAppa. Na maila mam wysłać. Dobra, ale panie Bogdanie, czy ten mail jest aktualny, bo bogdan@biedrona.pl. No, tak mi się wydaje, że jest nieaktualny. Jest aktualny jak najbardziej. Jest aktualny. Czyli wiadomości dochodzą do pana? Wiadomości przychodzą. Nie wiem, ja też nie wiem, bo mi bardzo dużo, wie pan, spamu przychodzi. Mogłem tą poprzednią wiadomość gdzieś omyłkowo od pana wyrzucić do kosza. Dobrze, panie Bogdanie, więc teraz niech pan nie wyrzuca te wiadomości do koszu, żeby oni się pokazywali u pana w odebranych, bo tam, nie wiem, w spamie. Pan zawsze mówi, że oni trafiają czasami do spamu, czasami bywa.
No to dobrze, panie Bogdanie. Jutro wtedy się skontaktuję, jak przyjdę do pracy o 9, jak panu mówiłem, po blisko 9 godziny. I pogadamy wtedy już konstruktywnie, mam nadzieję, o czymś się dogadamy z panem. No też mam taką nadzieję, proszę pana. No, dobrze, panie Bogdanie. To dziękuję panu za rozmowę i do usłyszenia jutro. Dziękuję, do usłyszenia. Panie Bogdanie, dzień dobry. Dobry. Robert z tej strony, będzie się omówienić dzisiaj z panem mały. Pamięta pan? No możliwe. No to jak z tą wiadomością stoi pana sytuacja? Przeczyta pan, zapoznał się z moją wiadomością, z tym treści tej wiadomości? Przeczytał, zapoznał. No to świetnie, to jaką decyzję pan podjął? Współpracujemy czy raczej nie? Nie, proszę pana, nie będziemy współpracować. No, a dlaczego? No jakieś, nie wiem, obawy ma pan jakieś... Proszę pana, tak, mam obawy, oczywiście. Już panu wyjaśnię. Słucham. Po pierwsze, naprawdę ja mam uwierzyć komuś, kto nazywa się Robert Kubica? Serio? No serio? Naprawdę się pan tak nazywa? To może pan jeszcze mi powie, że pan jest Polakiem? No ale proszę pana, skąd takie myśli o panu się biorą, że nie jestem Polakiem, nie jestem Robertem? Czym jest związane? Nie jest pan Polakiem, jestem pewien. Ma pan akcent bardzo niepolski. No ale jestem z Podkarpaciu, dlatego mam taki akcent. Panie. No ale jeżeli nie, proszę pana, jeżeli pan jest rasistą, panu nie podoba się mój akcent, nie wiem. Jeżeli... Proszę nie pana, wiem, nie to, że się nie, nie to, że się nie podoba akcent, tylko, proszę pana, miałem już do czynienia z oszustami i tam zawsze była taka sama sytuacja. Osoba właśnie z wschodnim akcentem, tak jak u pana, która uparcie twierdziła, że jest z Polski. To po pierwsze. Po drugie, ta firma, ten Capital Trust i tak dalej. Nie znalazłem w ogóle żadnych informacji o tej firmie w Google. No, skoro jest taka duża firma, to no, chyba powinniście się jakoś reklamować. Nie ma w ogóle żadnych informacji. Jedyne co po wpisaniu frazy w wyszukiwarkę Capital Trust wyskakuje, to jakaś masa artykułów na temat oszustwa związanego z tą firmą. Także co ja mam w tym przypadku myśleć, proszę pana? Dobra, wracamy panie Bogdanie, wracamy do rzeczy. Pan powiedział, że wcześniej pan został oszukany przez jaką nieściłą spółką. No ale teraz pan nie wrzuca do jednego worku z tymi oszustami. Dobrze. Też jest bardzo ważne to, że wysłałem panu linka, który wiarygodnia naszą działalność, że jesteśmy legalnie działamy na rynku światowym, że mamy założony kapitał startowy, tak, czy mamy Geresa, mamy NIP-a, mamy REGO. To wszystko jest do sprawdzenia. Może pan sobie sprawdzić. Tak, pan był tylko, proszę pana, no pan, i przepraszam, że się tak spierdolę między słowa, ale tam był tylko KRS, to po pierwsze. Tam były dwa różne adresy tej firmy. Tam pisało jeden, że to jest Capital Trust, drugi, że to jest FTD Capital Trust. Były dwa różne dwa różne adresy tej firmy. I czy pana klikając, powiem panu tak, zaraz patrzę w ekran i widzę tą stronę, którą ja panu wysłałem, tego linka, po kliknięciu na którego ja właśnie przekierowałem mnie na tą stronę. Ja teraz patrzę przed sobą, widzę Kerasa, widzę NIP-a, widzę Rekon. To dobrze, że pan widzi, ale ja nie widziałem, proszę pana. No ale jak to nie kliknę? Dobra, proszę pana, krótka sytuacja jest. Rezygnujemy ze współpracy i to tyle. Ja teraz przepraszam na chwilę obecną, mam klienta, muszę lecieć. Do widzenia.